Dzień dobry, nazywam się Monika Zielińska-Mysior, reprezentuję firmę Gravet Consulting, firmę doradztwa personalnego, która jest zlokalizowana w Łodzi. Taką naszą podstawową działalnością jest rekrutowanie kandydatów na stanowiska eksperckie i menedżerskie do firm zlokalizowanych na terenie całej Polski. Chciałabym dzisiaj powiedzieć tak króciutko na temat tego, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i przede wszystkim, co trzeba wziąć pod uwagę, jak już na takiej rozmowie się znajdziemy. Przede wszystkim koniecznie przygotujcie się do takiej rozmowy. Jeżeli jesteście zaproszeni do pracodawcy, do którego złożyliście swoją aplikację, przeczytajcie przede wszystkim, czym dana firma się zajmuje, jaka jest jej podstawowa działalność. Dowiedzcie się też jak najwięcej na temat stanowiska, na które aplikujecie, po to, żebyście mogli też powiedzieć przyszłemu potencjalnemu pracodawcy, co was zmotywowało w ogóle, żeby wysłać do nich aplikację, dlaczego chcielibyście u nich pracować. To jest niezwykle ważne, dlatego że każdy pracodawca szuka osoby, która będzie u niego pracowała z dużym zaangażowaniem, ale też która pozostanie w firmie jak najdłużej. Dużym błędem jest, jak ktoś się pojawia na rozmowie rekrutacyjnej i de facto nie do końca wie, do jakiej firmy przyszedł i po co do tej firmy przyszedł. Bądźcie punktualni, to jest bardzo istotne. Jeżeli coś wydarzy się po drodze, na przykład na taką rozmowę, to koniecznie zawiadomcie osobę, z którą jesteście umówieni. Oczywiście zawsze może się coś wydarzyć, natomiast bardzo niedobrze na samym starcie już wygląda takie zachowanie, kiedy przychodzimy spóźnieni i właściwie bez przeprosin albo bez słowa wytłumaczenia, co się wydarzyło. Koniecznie zadbajcie o strój, trzeba go dopasować do okoliczności, czyli do spotkania z kim? Z kimś, komu chcemy okazać szacunek, a okazujemy szacunek między innymi w taki sposób, że ubieramy się elegancko. Nawet jeżeli aplikujecie, nie wiem, do firmy informatycznej, gdzie wiadomo, że większość osób chodzi w takich strojach bardziej casualowych, to wy możecie przyjść bardziej elegancko ubrani. Zasada jest zawsze taka, lepiej żebyśmy my wyglądali dobrze niż czuli się skrępowani swoim strojem. Spróbujcie zachować spokój i spróbujcie dostosować swój język do okoliczności również, czyli starajcie się posługiwać językiem mało takim kolokwialnym, bardziej powiedzmy biznesowym, czy wykorzystującym słownictwo z dziedziny, którą się zajmujecie. Uważajcie koniecznie też na to, żeby nie być osobą taką bardzo krytyczną. Nie krytykujcie, nie wiem, uczelni, na której studiujecie. Nie krytykujcie byłych pracodawców. Jeżeli chcecie nawet powiedzieć o sposobach, nie wiem, rozstania, o tym, że nie byliście, niedobrze współpracowało wam się z byłym przełożonym, spróbujcie to powiedzieć w taki sposób, żeby nie zabrzmiało to bardzo krytycznie, negatywnie. Pamiętajcie koniecznie o motywacji. Przemyślcie przed pójściem na rozmowę, dlaczego chcecie w danej firmie pracować i w jaki sposób wasza obecność w tej firmie może być korzystna dla pracodawcy. Spróbujcie przed taką rozmową pomyśleć o przykładach ze swojego życia zawodowego, które mogą udokumentować to, że macie odpowiednie kompetencje, żeby pracować na stanowisku, na które aplikujecie. Bardzo często w czasie rozmów rekrutacyjnych pracodawcy przeprowadzają tak zwany wywiad kompetencyjny, czyli proszą was o przykłady z waszego życia albo studenckiego, albo zawodowego, które będą obrazowały wykorzystanie danych umiejętności czy kompetencji. Jeżeli nawet
w momencie rozmowy nie macie takich przykładów w głowie, po prostu poproście o chwilę przerwy, żebyście mogli zastanowić się i taki przykład podać. Próbujcie odpowiadać na zadawane pytania w sposób spójny i uporządkowany. Jeżeli potrzebujecie troszkę więcej czasu na odpowiedź, to też po prostu powiedzcie o tym rekruterowi, z którym się spotkaliście. No i bardzo ważna sprawa, przygotujcie jak najwięcej waszych pytań na taką rozmowę. To pokaże przyszłemu pracodawcy, że jesteście zainteresowani zarówno firmą, jak i pracą, tylko uważajcie, żeby to niekoniecznie były pytania typu, czy na pewno muszą państwa pracować 8 godzin, albo o której godzinie jest lunch. Tak, raczej zadawajcie pytania dotyczące stanowiska pracy, takie, które pozwolą wam też jakby ocenić, czy będziecie się w danej firmie czuli sami dobrze i czy będziecie czerpali satysfakcję ze stanowiska, na które zaaplikowaliście. No i życzę powodzenia, trzymam kciuki.